Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejne nasze spotkanie, kolejny etap naszego przybliżania się do Pana Boga, naszego słuchania Jego słowa za nami, kolejny etap przed nami. Myślę, że Pan Bóg bardzo wiele pięknych rzeczy chce uczynić w waszych sercach i myślę, że owoce na pewno będą piękne, bo On naprawdę potrafi robić z nami rzeczy, o których nawet byśmy często nie pomyśleli. On może zrobić wszystko. Jedyne, co jest konieczne, to otwarcie swojego serca i zaangażowanie. Właśnie, moi drodzy, zaangażowanie. Tutaj ciągle będę powtarzał do znudzenia, że systematyczność jest niezwykle ważna, szczególnie w kontekście rozważania tego Słowa Bożego, które jest nam dane, to bardzo ważne jest, żebyśmy systematycznie je rozważali. To codzienne poświęcenie czasu na tę modlitwę, na wyciszenie, na wsłuchanie się, wgryzienie się w Boże Słowo jest szalenie ważne. I będziecie na pewno widzieć, że wraz ze wzrostem waszego zaangażowania Pan Bóg może coraz więcej w waszych sercach zdziałać. To jest trochę jak z pianistą. Bardzo lubię tę metaforę. Duch Święty jest wybitnym wirtuozem fortepianu. Fortepianu, który w tej metaforze jest obrazem naszego serca. Tak, naszego serca. On potrafi naprawdę wygrywać piękne melodie miłości w naszym sercu. Tylko ten fortepian musi być dobrze nastrojony. Bo nawet jak jest najwspanialszy wirtuoz, to na źle nastrojonym instrumencie, no to ten utwór zabrzmi raczej mało efektownie. A to nastrojenie to jest właśnie nasze zaangażowanie, nasz wysiłek, ta nasza mała kropelka wody, którą wlewamy do kielicha pełnego wina. Więc bardzo ważne jest, abyśmy systematycznie rozważali to Boże Słowo. I moi drodzy, jeszcze jedna taka uwaga na początku. Myślę, że czasami możemy ulec takiej pokusie oceny wartości naszej modlitwy, naszego rozważania Słowa Bożego od towarzyszących nam uczuć. Oczywiście uczucia pełnią bardzo ważną rolę w tym procesie rozeznawania woli Bożej, w procesie odczytywania Bożego Słowa skierowanego do mnie, ale tak naprawdę one, ich obecność bądź brak tej obecności nie jest wyznacznikiem jakości modlitwy Słowem Bożym. Tak naprawdę tym wyznacznikiem jest to, co z tego wynika dla mojego życia. Moja decyzja, którą podejmuję pod wpływem tego słowa, albo zmiana mojego myślenia, która się we mnie dokonuje pod wpływem tego słowa. Czasami może być tak, że żadnych uczuć nie ma, żadne uczucia mnie nie towarzyszą, kiedy czytam ten dany fragment, ale on jest dla mnie wskazówką, on przekuwa się w moim życiu na konkretne działanie. I to jest wyznacznik. To jest wyznacznik, nie obecność takich czy innych uczuć wzniosłych lub niewzniosłych przy czytaniu tego czy innego fragmentu. To takie małe dwie uwagi wstępne, a teraz przechodzimy już do dzisiejszej konferencji. Konferencji zatytułowanej Jezus Panem i Bratem. Jezus Panem i Bratem. W historii istniało mnóstwo różnych społeczeństw opartych na konkretnych autorytetach. Człowiek był częścią konkretnej grupy społecznej, konkretnego stanu. Była szlachta, byli mieszczanie, chłopi. Z czasem, na skutek rozmaitych transformacji społecznych, te grupy zmieniały się, ale generalnie można powiedzieć, że w każdej epoce funkcjonowały takie czy inne autorytety. Różnego rodzaju rewolucje, takie jak rewolucja francuska, bolszewicka, burzyły pewien ustalony wcześniej ład,
ale w miejsce społecznej próżni pojawiały się kolejne, inne autorytety. Myślę, że ludzie poprzednich epok, gdyby mogli wypowiedzieć się o nas, ludziach XXI wieku, żyjących w kręgu kultury europejskiej, prawdopodobnie określiliby nas mianem ludzi przewrażliwionych na punkcie wolności. Dzisiaj żyjemy w tak zwanej epoce postmodernizmu. Jest to epoka charakteryzująca się wszechobecnym wyśmiewaniem, deprecjonowaniem wszelkich autorytetów w imię tak czy inaczej pojętej wolności. W tej epoce każdy człowiek może być dziennikarzem. Nie musi już kończyć studiów, zdobywać doświadczenia zawodowego. Wystarczy, że założy kanał na YouTubie. Każdy kreuje się na eksperta w danej dziedzinie, na przykład polityka, medycyna. No nie sposób tutaj nie wspomnieć w tym kontekście o jednej takiej aktywistce klimatycznej, która mając wykształcenie średnie, zaczęła jednemu redaktorowi prawić morały, mówiąc mu, że powinien sięgnąć po podręczniki. No to jest właśnie znak naszych czasów. Każdy chce być ekspertem, każdy kreuje się na eksperta. Wydaje się, że dziś bardzo łatwo przychodzi nam wszystkim krytykować autorytety. Na gruncie Kościoła często potrafimy wytykać błędy, czy wręcz zarzucać złą wolę, bądź rażącą naszym zdaniem niekompetencję. Na przykład papieża Franciszka, polskich biskupów, kardynałów, takiego czy innego kościelnego zwierzchnika. Można powiedzieć, ogólnie mówiąc, że my, ludzie XXI wieku, nie lubimy być generalnie podporządkowani komukolwiek i czemukolwiek. Nie lubimy mieć kogokolwiek lub czegokolwiek nad sobą. Ten mentalny klimat podświadomie udziela się nam wszystkim. Często bez głębszej świadomości wchodzimy w ten nurt krytykowania wszystkiego i wszystkich, kreowania siebie samych na pseudoekspertów w różnych dziedzinach. Bardzo często zdanie jakiegoś pierwszego, lepszego influencera, youtubera z wybrakowanym bardzo często wykształceniem może stać się dla nas ważniejsze od opinii człowieka, który na przykład całe życie spędził na zgłębianiu danej dziedziny, co jest potwierdzone takim czy innym tytułem naukowym. Odbija się też to na naszej relacji z Bogiem. W świecie, w którym wszelkie autorytety są negowane, trudno rzeczywiście, faktycznie uznać autorytet Boga. Człowiek żyjący w XXI wieku zdaje się ogłaszać wszem i wobec: ja jestem panem swojego życia. Jaka jest reakcja Pana Boga na to stwierdzenie? Ja myślę, że Pan Bóg się bardzo głęboko uśmiecha. Tak, uśmiecha się, bo tego typu stwierdzenie w wydaniu człowieka bardzo przypomina deklarację małego, kilkuletniego dziecka buntującego się przeciw swoim rodzicom, twierdzącego, że ono samo sobie w stanie jest poradzić w życiu, że ono nie potrzebuje mamy i taty, ono sobie samo poradzi. Myślę, że ci, którzy mają dzieci, być może pamiętają takie sceny z życia swoich maluchów, tak? No i myślę, że właśnie często te nasze twierdzenia o samowystarczalności mogą być bardzo podobne w oczach Pana Boga do właśnie takiej sceny w oczach rodzica. Warto to podkreślić i warto sobie to odświeżyć, przypomnieć. Nie jestem samowystarczalny. Człowiek nie jest samowystarczalny. Nie jest panem swojego życia. Nie możemy
uczynić naszego włosa białym albo czarnym, jak czytamy w Biblii. Nie jesteśmy panami swojego życia. Święty Paweł w liście do Kolosan przypomina nam o tym, że to Chrystus jest panem ludzkiego życia. Pisze tak: On jest obrazem Boga niewidzialnego, On, czyli Chrystus, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Będąc Panem całego Wszechświata, Jezus Chrystus jest jednocześnie naszym przyjacielem i bratem. On jako jedyny arcykapłan, w pełnym tego słowa znaczeniu, arcykapłan Nowego Testamentu, jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem, pomiędzy człowiekiem a Bogiem. On nas pojednał z Bogiem Ojcem. Bez Niego to pojednanie nie mogłoby się dokonać. W liście do Hebrajczyków czytamy: Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. Tak, w Chrystusie Wszechmogący, nieogarniony Bóg stał się nam bliski, dostępny. On jest naszym bratem poprzez człowieczeństwo, które przyjął, uniżając się bardzo. O tym uniżeniu znowu pisze święty Paweł w innym już liście do Filipian. Chrystus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Drogi bracie, droga siostro, gdybym zapytał cię teraz, czy Jezus jest Panem twojego życia, z pewnością wiele osób podniosłoby ręce. Może się jednak okazać, że tak jest tylko nominalnie, deklaratywnie. Bo bycie człowiekiem religijnym nie oznacza jeszcze, że Jezus jest Panem jego życia. Aby to zrozumieć, posłużymy się trzema schematycznymi rysunkami ilustrującymi stosunek poszczególnych typów osób do Jezusa. Pierwszy z rysunków ilustruje hierarchię wartości osoby niewierzącej. Jest to osoba, która sama panuje w swoim życiu. Na tym rysunku mamy różne kropki i mamy literkę E na tronie. I nie ma tam Pana Jezusa w ogóle. To E oznacza ego, a więc ja. To jest obraz człowieka, który sam panuje w swoim życiu i nie ma w jego życiu odniesienia do Boga, do Chrystusa. Na drugim rysunku pojawia się krzyż. Dalej ta literka E jest na tym krześle, na tronie. Wśród tych różnych kółek, większych, mniejszych i ilustrujących sprawy różne, które nas zajmują, pojawia się krzyż. To jest obraz człowieka
nazwijmy go roboczo, religijnego. To jest człowiek, który ma odniesienie do Boga, ale często wbrew swojemu mniemaniu tak naprawdę Bóg nie króluje w jego życiu. I Pan Bóg gdzieś jest pośród tych różnych spraw, ale dalej ten człowiek sam panuje w swoim życiu. Dalej to ego, dalej jest na tym tronie. To jest człowiek, który przyjmuje obecność Pana Boga, ale nie oddał mu jeszcze swojego życia. Faktycznie. I trzeci rysunek przedstawia na krześle krzyż. A ta literka E jest pośród innych tych kółeczek. Wszyscy się domyślamy, o co tutaj chodzi. To jest obraz serca człowieka, który faktycznie posadził Pana Boga na tronie. To tak jak, nie wiem, porównamy do jazdy samochodem, to jest człowiek, który pozwolił Panu Jezusowi usiąść na miejscu kierowcy, za kierownicą, a sam usiadł na siedzeniu pasażera. Jest to bardzo trudne. Bo trzeba się wyzbyć tego swojego ego, tego swojego ja. Bardzo często, moi drodzy, wbrew naszemu przekonaniu, pozostajemy w sytuacji tego drugiego człowieka. Pan Bóg jest obecny w naszym życiu, ale czy aby na pewno On jest na tym tronie? Czy On jest najważniejszy? Na to pytanie musimy sobie sami odpowiedzieć. Tak naprawdę, żeby On mógł na tym tronie zasiąść, to my musimy zdetronizować nasze ego, naszą pychę. O Panie Boże, jak ja jestem wspaniały, jaka ja jestem pobożna. Ja się tyle modlę, tyle czytam, tyle chodzę na mszę świętą. Ja chodzę, ja się modlę, ja czytam, ja. I tutaj chodzi o to, żeby zamiast tego ja był On. On we mnie działa, On mnie przemienia, On mnie kocha. Wtedy właśnie On może zacząć zmieniać moje serce. I wtedy w moim sercu zaczną się dziać rzeczy piękne, niewyobrażalne do tej pory. Ale warunek jest jeden. Muszę zdetronizować siebie i posadzić Pana Boga na tronie mojego serca, na tronie mojego życia. Nie tylko na zewnątrz, w słowach, w deklaracjach, ale naprawdę poddać się Jego woli. Pytać Go, co Ty, Panie, chciałbyś, żebym zrobił, zrobiła? Czego Ty ode mnie oczekujesz? Jak Ty mnie widzisz? Co powinienem, powinnam zrobić Twoim zdaniem? Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu modlitwy Jezusa w Ogrójcu. Ojcze, Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, mówił Jezus. Ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Kiedy to ja jestem na tronie mojego serca, to jestem podobny do człowieka, który zbudował dom swój na piasku. Pamiętamy tę przypowieść, prawda? Zerwał się wicher, wody wezbrały, uderzyły w ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Budujmy nasz dom na skalę,
oprzyjmy się na Bogu, a wtedy żaden wicher, żaden sztorm nie będzie nam straszny. Niech puentą tych naszych rozważań dzisiejszych będzie pytanie, kto zasiada na tronie mojego serca? Ja czy Bóg?